Klechdy sezonowe. Dziś ostatnie zaloty żelaznego karła. Żelazny karzeł imieniem Wasyl postanowił zrobić niespodziankę drewnianej rusałce. Kochał się w niej od dawna, ale przepełniony był nieśmiałością i wszystkie znaki, jakie jej dawał, były dotąd anonimowe. A to wysłał jej miseczkę pogniecionych grzybów, ale nie rozpoznała, że to właśnie on na nie upadł. Innym razem podrzucił jej pod norkę własnoręcznie wykonany z szyszek plan szklarskiej poręby, ale nie skojarzyła tego daru z jego podróżami. A znowuż jesienią wysłał jej przez zaprzyjaźnionego rosomaka szkielecik chomika Michała, który w kościanej łapce trzymał maleńką karteczkę z napisem From Wasyl with love. Ale rusałka nie umiała czytać i zrobiła sobie z Michała bulion. Zdesperowany Wasyl postanowił odwiedzić drewnianą rusałkę osobiście i ostatecznie powiadomić ją o swoim uczuciu. Przyspawał sobie tyrolski kapelusik do głowy, pochromował się od pasa w dół i ruszył do ukochanej. Żeby zadać szyku, postanowił pojechać motorowerem, który właśnie skończył składać z resztek po swoim kuzynie, żeliwnym Mietku, który w ubiegłym tygodniu przez nieuwagę wszedł między dwa pośpieszne. Wasyl zbytnio się jednak spieszył do rusałki i jechał dość nieuważnie. Już w połowie drogi nisko zwisający konar zaczepił o kapelusik Wasyla i wraz z nim zerwał mu płytę czołową i wyszczotkowane włosy. Zapamiętały karzeł dodał tylko gazu i pędził dalej, powiewając przewodami. Widział jednak wówczas już dużo gorzej i dlatego zapewne nie zwrócił uwagi na niewielką podstację wysokiego napięcia, która wyrosła mu na drodze. W ostatniej chwili szarpnął kierownicą motoroweru, ale ta z dziwną siłą wymknęła mu się z rąk i jednoślad, tak nieszczęśliwie dla Wasyla, otarł się o przewody, że potworne napięcie w wyniku zwarcia stopiło mu kompletnie plecy. Karzeł wpił się całym pozostałym ciałem w motorower, czyli w swego ekskuzyna żeliwnego Mietka, i z niecierpliwości aż krzyknął: szybciej, szybciej! I nagle wydało mu się, że usłyszał głos, który mówił: akurat. W tym momencie motorower stanął dęba, jakby coś mu zablokowało koła, i Wasyl potężnym łukiem frunął w powietrze między drzewa, ostatecznie wbijając się klinem w rozgałęzienie dwóch konarów, rozpruwając swoje niewielkie, zakochane, blaszane ciałko od majteczek sportowych aż po krawat w grochy. Słabnąc ostateczną słabością, zobaczył ze swej podniebnej pułapki, jak jego motorower łasi się do drewnianej rusałki, która mówi doń z uczuciem: jakoś dzisiaj inaczej wyglądasz, Mietku, najdroższy, ale jesteś punktualny jak zwykle.